Serdecznie witamy w Klagę Małe TV na ścianą żalów TV. Dzisiaj chcemy mówić o brutalnej akcji skazanych kryminalistów w Syrii. We wrześniu 2012 roku został zamordowany dziennikarz telewizji Maya Nasser w Damaszku od snajpera. Tydzień przed jego zamordowaniem Maya Nasser prowadził dochodzenie brutalnej akcji tureckich więźniów w Syrii. Nasser rozpoczął badania po tym, jak wyszło na jaw, że wiele zastrzelonych albo wziętych do niewoli buntowników byli skazańcami, którzy według ich wyroku sądu w istocie powinni przebywać w tureckim więzieniu. Nasser posiadał kopię dokumentów, którą potwierdzały jego podejrzenia. Niektórzy z tych zastrzelonych lub wziętych do niewoli tureckich kryminalistów mieli powiązania z organizacją Al-Kaida. Jeden z tych na przykład zbrodniarzy był bratem Herszta właśnie tej grupy, która w roku 2003 dokonała zamachu na HSBC Bank w Stambule. Wtedy zginęło 67 osób, a ponad 700 zostało rannych. Tymczasem w Saudi Arabii opublikowany dokument oficjalnie ujawnia zaangażowanie terrorystów, jak również więźniów ze strony Saudi Arabii oraz Turcji w przeprowadzonych operacjach w Syrii. Wynika z tego, że jest to częścią strategii GCC, to znaczy Rady Kooperacyjnych Krajów nad Zatoką Perską oraz NATO. Nagromadzone przez Maya Nassera dowody, jak również ten opublikowany dokument Saudi Arabii usprawiedliwia śledztwo oraz wystąpienie z oskarżeniem przeciwko Turcji, Saudi Arabii, jak również i NATO przed Międzynarodowym Sądem Karnym. Ale kto wniesie te oskarżenia? Dziękujemy Państwu za uwagę. Do usłyszenia.